Hamburg, 28 czerwiec 2022. Czas bez prawa, czas bez Boga, a Bóg jest nad nami. A dzisiaj idę razem z Michałem Sopoćko, z księdzem Michałem Błogosławionym, którego listy posiadam tutaj, który pisał do mojego taty, jak bardzo wszystko zostało sfałszowane w Bożym Miłosierdziu, że od obrazu w łagiewnikach trzeba się odwracać, że się siostry sfałszowały zdjęcie siostry Faustyny, listy siostry Faustyny. A Faustyna prowadzi moją rodzinę. Została mi zawierzona, zanim przyszłam na świat. Uratowała życie mojemu tacie. Wysłała mnie do Hamburga. Pamiętam ten dzień, kiedy po 9 dniach nowenny do Bożego Miłosierdzia, 13 maja, powiedziałam, że będę w Hamburgu na rocznicę ślubu. To było niemożliwe po ludzku, ale modlitwa mojego taty, moja modlitwa, łaska Boża, Boża opatrzność serca Jezusowego, pozwoliły, że przybyłam do tego miasta, miasta świętego papieża Benedykta V, miasta, gdzie rządzili wnukowie króla Jana III Sobieskiego, przedmurza chrześcijaństwa, gdzie rządzili Adolfowie, którzy budowali to miasto jako Boże miasto. Stawiali wszędzie klasztory. Biskup Bruno z Hamburga, założyciel Braniewa, był bratem Adolfa IV, wnukiem Adolfa II, założyciela Lübeck, synem Adolfa III, założyciela Nowego Hamburga. Jesteśmy w tym mieście. 11 lipca 1941 roku został zamęczony biskup Płocka, Leon Wetmański, wietnamski. Tego dnia do Dachau przywieziono niemieckich kapłanów. Jednym z nich był biskup Neuhäusler, ksiądz Neuhäusler, który się urodził przy Dachau, który był wyświęcony na kapłana 29 czerwca w 1913 roku. Jutro mamy rocznicę, który wyświęcił na diakona Benedykta XVI, Żyda. Wyświęcił go 29 października 1950 roku. Wcześniej 29 października 1941 roku dostarczono do Dachau, do obozu koncentracyjnego, księdza Józefa Woźniaka, który się urodził tutaj w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku. Wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie urodził się nasz ksiądz Michał Woźnicki. Pierwsza jego placówka, został kapłanem w Poznaniu w 1939 roku. Jego pierwsza placówka to był klasztor duszpasterstwo w Obińskach, w byłym klasztorze Cysterek. Był świadkiem likwidacji ponad 1000 pacjentów. Tego samego dnia w Bydgoszczy został zamordowany Bart, urodzony prezydent Bydgoszczy z synem Januszem, który się urodził w Tulcach. Jak to Boża opatrzność prowadzi. Ksiądz Józef Woźniak był więźniem Dachau. Po wojnie był duszpasterzem w obozach i w szpitalach. Sam postawił ponad 600 nagrobków do Polaków. Jechał stąd do Polski 8 września 1946 roku. Rok potem, 8 września 1947 roku, do Hamburga
Anglicy przywieźli statki z więźniami żydowskimi, którzy wyruszyli do Palestyny, wyruszyli do ziemi, do Hajfy 11 lipca 1947 roku. Było ponad 4,5 tysiąca Żydów, w tym bardzo wiele dzieci. Tam Anglicy ich ostrzelali, zawrócili statki i przywieźli do Hamburga, umieszczając ich w obozach koncentracyjnych. Były to obozy angielskie. Plan działa dalej. Teraz zajęli wszystko. Kompletnie wszystko. Kościoły, instytucje. Święty. Tutaj mamy Karola Wielkiego i Barbarossę. Karol Wielki założył kościół, dlatego tutaj w Hamburgu Barbarossa i Karol Wielki byli przodkami polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. A tu w tym ratuszu urzęduje burmistrz, który się urodził tego samego dnia co ksiądz Michał Woźnicki. 20 stycznia 1966 roku. Tylko, że jak inna rola jest tych chłopców, co się urodzili jednego dnia. Burmistrz Hamburga wyszczepia ludzi. Tak uhonorował 280. rocznicę koronacji cesarza, 50. cesarza, który nie ma w tym poczecie cesarzy, Karola VII, był to wnuk Leona III Sobieskiego. Częczał, burmistrz Hamburga od 1 stycznia tego roku zaczął wyszczepiać Hamburg. Wyszczepił tylko do jednego dnia ponad 1000 ludzi. Tak uczcił 280. rocznicę koronacji 50. cesarza, wnuka króla Jana III Sobieskiego, który się urodził przy imieniu pańskiego w Brukseli.